już tutaj jestem po przerwie. Więc dzidzia wygląda w ten sposób. Oczka są zaczęte. A wiecie co? Wypełniłam sobie tylko część ciemnym szarym, źrenice i tyle. I reszta jest niezamalowana. Oczywiście białka też są już lekko pocieniowane. Zobaczymy, czy tak zostanie. Ale tak by to mniej więcej wyglądało. Jeszcze ją i tak dopracuję. Bo tak, na pewno, co mi się już tu nie podoba, to ta linia, którą tutaj widzę, tu jest za ostro. Ciemniejszy będzie nosek tutaj. Tu już też widzę. Tu jeszcze brakuje mi też cienia głębszego jeszcze. I tutaj te usta muszą być z tej strony węższe. A to serduszko, które się tak tworzy, to tutaj po tej stronie musi być bardziej szpiczate. To tak na już. No i te cienie tutaj też na tych ustach muszą być bardziej jeszcze takie załagodzone. Pod bródką chyba będzie też więcej jeszcze ciemnego. Tak to wygląda. Ustawię sobie teraz, no i włoski. Włoski. Ustawię sobie teraz Was u góry i spróbuję pomalować sobie tą resztę. Tak, żebyście też widzieli. Dobra, daję sobie pauzę i zaraz wracam do Was. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widzicie i mogę kontynuować sobie tutaj. Tak jak mówię, już mam część tutaj zrobioną. Po prostu się rozpędziłam. Sobie jeszcze załączyłam film i tak się mi właśnie fajnie słuchało i malowało. No i za daleko zaszłam. No, czasem tak bywa. Że nie pamiętam o tym, żeby zrobić na przykład zdjęcia w trakcie. Czasem ja je robię dla siebie, ale tutaj pani też je chciała mieć. Żeby była jakaś taka pamiątka. Więc będą. Tylko wiecie, jak zapomnę dla siebie je zrobić, to tam. To tam jeszcze ok. A tu no, ktoś mnie o to prosił. Ale większość jest tych zdjęć i zdjęć, i zresztą i tego nagrania jest troszeczkę też tam. Także pamiątka jakaś tam jest na pewno. Nie wiem, czy widzicie, trochę inaczej niż wczoraj. Maluję to oczko, ale ono jest też troszeczkę ciemniejsze niż te wczorajsze oczka tego poprzedniego dziedziusia. Będzie ciemniej.
jeszcze jakieś życie się toczy. Jakieś imprezy jeszcze trwają.